Pytasz, jak się ma chińska astrologia do europejskiej? Jeżeli patrzymy z punktu widzenia znaku zodiaku, to nie ma różnicy. Jeżeli patrzymy z kolei z tego punktu, że tam jest małpa i tam po kolei ta koza, ja nie znam tego układu, coś nie coś wiem, ale to nie jest zodiak. To, że mają rok chiński i Chińczycy mają rok małpy, czy tak traktują, my traktujemy to jako zodiak, oni nie. No i traktują to po prostu, mają podzielone na okresy. I w związku z tym, że te okresy charakteryzują się pewnymi cechami, gdybyśmy mogli tak samo skonstruować. Są tak zwane ciężkie planety, tak? Czyli tak zwane pokoleniowe. I gdy one zmieniają znak, też byśmy mogli na przykład w określonym czasie określić pewien typ człowieka. I to się odbywa na tej zasadzie. Trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że obojętnie w jakiej kulturze jesteśmy, czy u Indian, czy u Hindusów, czy tutaj w Europie, czy w Afryce, to te systemy są szalenie podobne do siebie, te zodiakalne. Oczywiście, że dogoni mają troszeczkę inne, które jest związane zupełnie jeszcze z inną dziedziną, tak jak chociażby kabalistyka jest powiązana, kabała tutaj z zodiakiem bardzo, ale jest jakby bardziej wtopiona współcześnie, chociażby w judaizm, a z kolei, jeżeli o ten chiński kosmogram, on jest właśnie jakby tak przerobiony na te znaki chińskie, na te zwierzęta, czyli świnia, małpa, tam jest tygrys chyba, tak, kogut i tam jeszcze jakieś inne zwierzęta, ale to nie jest zodiak. Zodiak jest prawie taki sam, on oczywiście się troszeczkę różni, tam na przykład nie jest strzelec, tylko jest rydwan, nie jest rak, tylko krab, skorpion też tam jest chyba jakimś innym zwierzęciem, jeżeli dobrze pamiętam. Tak bardzo często na przykład w niektórych kulturach, i to galicyjskiej chociaż, nie galicyjskiej, a galijskiej, i z kolei skorpion jest niedźwiedziem. I w gruncie rzeczy skorpion występuje w Wielkiej Niedźwiedzicy, tak w zbiorze. I to nie jest błąd. I teraz, jeżeli popatrzymy sobie na zachowanie niedźwiedzia kontra skorpion, to co zresztą ostatnio mówiłem, że skorpiony mają w sobie tą cechę, znaczy tutaj chodzi o samice, że w tych trudnych momentach potrafią zjeść swoje dzieci, a tutaj niedźwiedzica każe wyjść na drzewo i pokrzykuje, że wyżej, wyżej, wyżej i wreszcie, i że ona odchodzi i ucieka i te maluchy tam siedzą i się czekają, kiedy ta mama wreszcie przyjdzie i one z głodu dopiero schodzą. No to też jest takie dosyć dziwne, ale tak jest, no. Takie jest życie. I teraz wracając do tego chińskiego. Jeżeli patrzymy na te znaki, niewiele mają wspólnego. Chociaż mają wspólne z ciężkimi planetami. Można by to tak tłumaczyć. A jeżeli chodzi o sam zodiak, to naprawdę nie ma różnicy. Jak weźmiemy Majów, to tam gdzie teraz. Już nie za bardzo kojarzę, czy u Majów tam, gdzie jest
baran, tam jest lama, a tam, gdzie jest chyba skorpion, jest chyba kondor. Ale nie jestem tego tak super, nie umiem odpowiedzieć teraz, wiesz, tak na 100% pewności, ale po prostu bardzo często są takie małe zmiany. To, że rak zamienia się w kraba, a raz jest krabem, raz jest rakiem, bardzo często to występuje w różnych innych zodiakach. I nie ma pomiędzy nami większej różnicy, pomiędzy tym chińskim na przykład zodiakiem, a naszym. To są niewielkie różnice, raczej bardziej kulturowe, może w interpretacji troszeczkę inne. Tak, masz liście palmowe, które są w Indiach. I po prostu chyba ci wystarczy ta wypowiedź moja. Trzymaj się i powodzenia. Dziękuję za ten temat. Ten temat jest dziwnym tematem. Wiesz, to takim troszeczkę... Ja powiem ci, że współpracowałem kiedyś z Mongołami. Z Mongolii. I ja ich pojmowanie zodiaku było troszeczkę jakby różne, ale jeszcze jedna rzecz, że mnie się wydaje, że oni chyba troszeczkę inaczej datują, że oni jakby inaczej układają ten kosmogram. Nigdy nie współpracowałem z takim typowym astrologiem, co z lekarzem, który coś wiedział na ten temat. I szczerze mówiąc, to było tyle lat temu, że to nie było tak, jak ja się spotkałem z Peruwieńczykiem, który obok mnie robił ten kosmogram. I ja robiłem ten kosmogram tej samej osobie. I to było widać jednak podobieństwa. Mimo, że inny styl, zupełnie aspektów, zupełnie inaczej, inne spojrzenie na ten kosmogram. Inne ruchy nawet wzrokiem. Bo jednak my idziemy zawsze od Słońca. Przechodziłem potem do ascendentu, ascendent w odległości od planet, w którym sektorze, jakie aspekty i to buduje. A tutaj, wiesz, no po prostu no, z Chinami mamy słaby kontakt. Jednak to trzeba przyznać, że to nie jest najlepsze. No nic, trzymaj się, plus telefon. Cześć.